jedna z moich znajomych powiedziała: nie mogę być szczęśliwa wtedy, gdy inni są nieszczęśliwi. Ja jestem po to, żeby inni byli szczęśliwi. Jak uszczęśliwię innych, to dopiero wtedy mogę być szczęśliwa. Ale jak długo ktoś jest nieszczęśliwy, to ja szczęśliwa być nie mogę. I powiem wam, że to wcale nie jest taki rzadki przypadek. Bardzo często się zdarza, że kobieta jest gotowa zrobić wszystko, żeby uszczęśliwić innych, a nie siebie. Bo to leży w naturze kobiety. W naturze kobiety, kobieta po to jest przecież stworzona, żeby dawać szczęście. No kobieta z samej swojej natury, jest anioł roznoszący szczęście. Tylko największy problem zaczyna się wtedy, kiedy taka kobieta spotka faceta, który się w niej zakocha i on by chciał, żeby ona była szczęśliwa. Gdyby ten facet był gotów zrobić wszystko, żeby ona była szczęśliwa, on jest gotów ją uszczęśliwić, nie tylko, że za wszelką cenę, ale wszelkimi sposobami. Natomiast jedyny sposób, jaki mógłby ją uszczęśliwić, to jest taki, że on ma być szczęśliwy. Ale skoro on ją kocha i on chce dla niej wszystkiego, on chce dla niej jej szczęścia, to jemu przede wszystkim zależy, żeby ona była szczęśliwa. I on nie może być szczęśliwy tak długo, jak ona nie jest szczęśliwa. I kochani, i czasami kupa nieszczęścia bierze się stąd, że my na siłę chcemy innych uszczęśliwić, a nie zaczynamy od siebie. I dlatego proponuję wam w nadchodzącym roku 2021, czyli 2000 plus oczko, zacznijcie od uszczęśliwienia siebie. A przy okazji pozwólcie, żeby inni też byli z wami szczęśliwi. Bo będziecie mogli im pokazać, jak to jest być szczęśliwym, bo przecież dużo łatwiej jest być szczęśliwym, jak się zobaczy, jak to wygląda, jak się zobaczy człowieka szczęśliwego. Życzę wam, żebyście spotkali dużo szczęśliwych osób w 2021.